Lama to niezwykłe zwierzę. Jest ich dużo w naszym mieście Opolu, ale nieprawdziwych niestety. Za to prawdziwy jest festiwal Opolskie Lamy. I w ramach tego festiwalu odbywa się bardzo dużo projekcji filmowych w całym mieście, w tym Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Jakie filmy będą u nas w galerii i od kiedy ruszacie? W galerii będą pokazywane 4 filmy. Ruszamy już w sobotę najbliższą, czyli drugiego dnia trwania festiwalu. Zapraszamy o godzinie 19 na film Lot, który opowiada o niezwykłej rzeźbie Romana Stańczaka. Po filmie można będzie spotkać się z twórcami. Natomiast poza tym większość filmów, które są tutaj prezentowane w ramach festiwalu, to filmy dokumentalne. Więc w poniedziałek po warsztatach zapraszamy na Silent Love. W czwartek zamkniemy ten krótki przegląd w galerii filmem Jedną ręką nie widzę. Natomiast pomiędzy, czyli w środę, można zobaczyć film o Berlusconim Paola Sorrentino, czyli taki klasyk, ale też troszkę inna propozycja, bo fabularna. Sala projekcyjna będzie w jednych z sal wystawowych Galerii Sztuki Współczesnej. Ile osób może przyjść na taki seans? Na taki seans zapraszamy do 40 osób, także wstęp jest bezpłatny, więc każdy, kto przyjdzie, będzie tutaj mile widziany.